Witam was wszystkich. Powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo po tej nocy raczej ciężko by powiedzieć, żeby się każdy wyspał tak jak trzeba. Nazywam się Przemysław Pawliczuk, działam w sieci pod ksywką Eris i dzisiaj opowiem o bezpieczeństwie aplikacji webowych. Będzie to prezentacja dla tych, którzy są już bardzo dobrze zaznajomieni w temacie oraz dla osób, które dopiero zaczynają programować i może nie są pewnych zagadnień do końca świadomi. Troszkę o mnie. Mam 21 lat, jestem studentem na Politechnice Rzeszowskiej, działam w H2P.pl i od 7-8 lat zajmuję się projektowaniem i programowaniem aplikacji PHP. Dla kogo jest ta prezentacja? O, pilot nawalił? Może to była jedyny slajd. O, dobra, jest. Jest moc. Dla zielonych, czyli dla osób, które dopiero wchodzą w arkana projektowania aplikacji i dla osób, które już są troszeczkę bardziej dojrzałe. Na pewno każdy z nas doszedł kiedyś do takiego wniosku, że programuję tyle lat, to na pewno niczego więcej się nie dowiem. Żeby prawda była taka, jak nam się wydaje, by było naprawdę super, nie byłoby w ogóle żadnych wycieków, nie byłoby żadnych włamań i wszystkie aplikacje działałyby naprawdę super. Niestety tak nie jest. Tak jak powiedział wczoraj jeden z prelegentów, dość często rozpiera nas duma. Organizacyjnie. Będzie to w formie takiego wykładu, który ma was zmusić do myślenia. Czyli na slajdach nie będzie żadnego kodu, ja będę po prostu z wami pracował i posługiwał się flowchartem. Miał nie być kodu. Nie. Jeszcze. Idąc dalej, tak będzie mniej więcej wyglądała nasza prezentacja. Powiem o teorii, którą każdy powinien sobie przyswoić na samym początku, przed jakimkolwiek posadzeniem siebie samego przed klawiaturą. Powiem pod względem programisty, serwera, samego użytkownika, czy też administratora. I na koniec znowu kontrowersyjnej trochę teorii, gdyż pewnego rodzaju tematy tak naprawdę są cały czas omawiane i nie ma im końca, mimo że wątki na przykład na naszym forum php.pl są z datą sprzed 10 lat. Po kolei. Teoria. Czyli coś, co każdy powinien sobie przyswoić. Są stuprocentowe zabezpieczenia. Ile osób w sali twierdzi, że są? No, punkt dla was. Nie ma stuprocentowych zabezpieczeń. Kto powiedział, że w serwerownie nie spadnie meteoryt? Kto powiedział, że gdzieś nie nastąpi burza słoneczna gdzieś w którejś galaktyce, która spowoduje przekłamania na kablach? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego na każdym możliwym stopniu musimy się starać o to, aby nasze dane przypływające z klienta do naszej serwerowni albo na odwrót były odpowiednio filtrowane i zabezpieczane. Idąc dalej, myśl jak włamywacz. I teraz sobie z wami troszeczkę porozmawiam. Jak masz na imię? Dawid. Dawid, a kolega? Sebastian. Znacie się? Ma fajny dom? Aż tak nie. Aż tak dobrze się nie znamy. Dobrze. A teraz powiedz, jesteś włamywaczem. Jego dom ci się bardzo spodobał. Co pierwsze zrobisz, żeby przyjrzeć się jego domowi na pierwszym razem, żebyś wiedział, czego się spodziewać? Proszę się na kawę. Prosisz się na kawę. Bardzo dobry pomysł. Co dalej? Nie, bez przesady, ja nic tak. Okej, trzeba być tolerancyjnym. Potem? Ciężko powiedzieć. Dobrze. Nie zastanawiałem. Domyślasz się, o co chodzi. On chce ci się wpakować do domu. Jak się przed nim zabezpieczyć? O kurde. Nie wracam do domu. Chcesz zostawić swój projekt na pastwę losu? Dom, który budowałeś dziesiątki lat, na który masz kredyt, może na hipotekę. Chcesz? Cicho. Budował zapałek. Dom stoi, jedyna impreza. W porządku. Skoro idziesz na imprezę, serwer sobie sam hula, ale co zrobimy? Zaczynamy myśleć jak złodziej. Przede wszystkim musimy chociaż w minimalnym stopniu znać zagadnienia, którymi może posłużyć się potencjalny włamywacz. Czyli
rozpoznanie aplikacji, rozpoznanie serwera, czasami rozpoznanie lokalizacyjne, kto komu zabroni podsłuchiwać kable sieciowe, jeśli mamy do nich fizyczny dostęp. To jest tak naprawdę bardzo łatwe do zrealizowania i są odpowiednie urządzenia. W pewnych szczególnych przypadkach można zrobić to w sposób wręcz fizyczny, że wpinamy się do switcha i dana osoba nawet nie zauważy tego, że nastąpiło jakieś wpięcie. Programista to nie jest administrator. Czasami trochę gorszy niż administrator. Spotkałem się niejednokrotnie z opinią, że jestem programistą, po co mi to? Nie muszę wiedzieć, jak się stawia Apache'a, całego Lampa, czy wszystkie stosy, które są potrzebne do developingu. Guzik prawda. Tak naprawdę programista musi wiedzieć, w jakim środowisku się porusza, dlaczego w takim, a nie innym, i musi być też przygotowany na zagrożenia, jakie musi przyjąć na siebie administrator serwera. Proszę Państwa, projektujemy aplikacje, z których korzystają ludzie, łącząc się z naszymi serwerami przez internet. I wypadkowa tych zagrożeń dotyczy również bezpośrednio i nas. A nie sieciowiec. Tak jak wspomniałem, wpiąć się do kabla sieciowego też jest łatwo. Do światłowodu też to nie jest problem. Musimy być tego świadomi. Już nie jest tak łatwo, ale to nie znaczy, że nie znajdzie się odpowiednio wykwalifikowana osoba, która dysponuje nadmiarem takiego czasu. Teraz z perspektywy programisty. Brak limitowania danych wejściowych. Pierwszy problem, przeciążenie serwera. Tak naprawdę ile z was się spotkało z jakimś DDoS-em na własnych serwisach? Jak to się objawiało? Też. No i niestety, zapewne wiecie, jakie były skutki. Utracone pieniądze, reputacja, niedziałający serwis. Jeśli atak trwał trochę dłużej, także i gdzieś domena wyparowała, bo DNS nie zdążyły się synchronizować przy krótkim TTL-u. Niestety nie możemy sobie na to pozwolić, gdyż w niektórych wypadkach SLA zakłada dostępność 99 i ileś tam dziewiątek po przecinku w ciągu roku dostępności. I co robi się z serwisem, który w takim ataku ucierpiał? Nieciekawie. A to wszystko może być również przez rozmiar danych wejściowych i brak ich limitowania. Tak naprawdę zamiast interpreter zajmować się normalnymi żądaniami, obsługuje te, które zostały spreparowane do rozmiarów, powiedzmy, kilkunastu megabajtów. Niby to jest niewiele i każdy współczesny serwer powinien sobie z czymś takim poradzić, ale dołóżmy do tego efekt skali, przemnóżmy przez 100, przez 1000. Kończy się pula dostępnych połączeń, kończy się pamięć. Różnica między POST a GET. Kto z Państwa wie, czym się różni POST i GET pod względem zachowania interpretera i serwerów? A to może podejdę z mikrofonem, żeby nie przechodzić. Proszę, podajcie. Tak, nie wiem dokładnie. Jest włączony. Nie wiem dokładnie, na jakim poziomie różnica Cię interesuje, natomiast z perspektywy interfejsu między aplikacją a na przykład HTTP, treść żądania w metodzie GET jest przekazywana w adresie URL w pierwszej linii requestu, jest zaurlankodowane. Tak, to jest jeden z powodów. Tak, a w przypadku posta jest zapisana w treści, gdzie może mieć różne kodowania, nie ma jakiegoś wbudowanego limitu na wielkość. No to jest taka kluczowa różnica. Może być też post, może być też multipartowy, czyli może się składać z wielu części, na przykład jakieś uploadowane pliki muszą też być postowane, bo w URL-u nie ma zdefiniowanych mechanizmów, jak treść pliku zakodować. Tak, zgadza się. Ścieraczka gdzieś tu była? Czy trzeba sobie... No nic, poradzimy sobie we własnym zakresie? Chyba. No nic, będę się starał jakieś te schematy robić mniejsze. Na czym polega komunikacja sieci internet? Mamy jakoś tam sieć serwerów, routerów, jakieś takie ładne strzałeczki, żeby było wiadomo, o co chodzi. I jest nasz komputer. Między nimi jest jakiś serwer, który pośredniczy w komunikacji z innymi. W przypadku komunikacji POST serwery proxy nie przechwytują całego ruchu. Jeśli korzystamy z GETA,
istnieje dość duże ryzyko, że treść naszego żądania zostanie zapisana w jakimś buforze naszego usługodawcy. Dość często bywa tak, że w sieciach osiedlowych w celu zmniejszenia ruchu na styku sieć blokowa i sieć szkieletowa stosuje się jakiś proxy Squida czy nawet odpowiednio skonfigurowanego Apache'a. Czym grozi zapisanie całego żądania w getcie? No powiedzmy, jest źle zaprojektowany serwis, który przechowuje informacje o tym, w jaki sposób ma paczka dotrzeć pod nasz adres. Chcemy opublikować nasz adres? Chcemy, żeby to wszystko widniało w logach? Nie sądzę. O, nie w tą stronę. PDO exception. Dość kontrowersyjny temat, gdyż w dużym stopniu zachowanie tego wyjątku zależy od konfiguracji serwera. Niestety w takiej domyślnej owocuje to, że wszystkie dane dostępowe do serwera bazodanowego są publikowane. Ktoś się spotkał z czymś takim? Który to hosting był? Okej. Okay. Filtrowanie nagłówków. Jeden z tematów, który podsunął mi jeden z użytkowników forum jakieś 2 miesiące temu, tyczyło się to nagłówka X-Forwarded For, który był odpowiedzialny za przekazywanie, jakiemu komputerowi z podsieci został zaserwowany content, zaserwowana treść. I niestety, można w tych nagłówkach praktycznie wszystko wrzucić. Jeśli się dane zmieszczą w limicie narzuconym w konfiguracji serwera na same nagłówki, to wszystko przejdzie. Tam może być adres IP, może być cokolwiek. Specyfikacja i dokumenty RFC definiują ten nagłówek X-Forwarded For jako ciąg adresów IP oddzielanych bodajże średnikami. Ale jak? Przecinkami? Przecinkami. Jakimś znakiem przestankowym, który pozwoli na rozdzielenie. Niestety, jak tam ktoś wrzuci coś nieciekawego, a to leci ciurkiem do bazy, skill injection? Jęczne zamykanie sesji. Nie widziałem we frameworkach współczesnych czegoś takiego, na co zwraca naszą uwagę dokumentacja z PHP-a. Jest taka funkcja, którą na pewno każdy widział, chociaż z daleka, session write close. Ta funkcja odpowiada za zakończenie sesji i jej zapisanie. Jeśli wykonujemy jakieś żądanie i w trakcie nastąpi przerwa w komunikacji, w transmisji, sesja nie jest zapisywana na dysku. Nie ma czegoś takiego jak zapisywanie sesji po każdej zmianie. Sesja jest dopiero zapisywana, jej zawartość, pod koniec żądania. Aby zminimalizować ryzyko generowania dość długiego i samego ryzyka, jakie się z tym wiąże, czyli na przykład kupujemy coś w sklepie internetowym, finalizujemy zamówienie, ale gość się rozmyśli i w trakcie wczytywania strony wciśnie escape. Towar nie zostanie zdjęty, z bazy zostanie zdjęte. Czym to grozi? Sfrustrowanym klientem, który będzie się pytał, dlaczego mojego towaru jeszcze nie wysłaliście. Haszowanie po stronie DBMS-a. Znowu się posłużę flipchartem. Przykład nawet wystarczy ten sam, który już mam. W większości wypadków na hostingu współdzielonym serwer MySQL i serwer www. Jakieś ładne piórko może mi się uda narysować. Delfinka też. Jeszcze nie jest ze mną źle. Znajduje się tak naprawdę na jednej fizycznej maszynie. Jeśli haszujemy hasła po stronie serwera bazodanowego, w takim przypadku nie tracimy wiele. Ewentualnie narzut spowodowany zbyt dużymi danymi wejściowymi. Ale załóżmy, następuje atak DDoS. Ktoś bardzo zazdrości nam serwisu, który dopiero co postawiliśmy, i chce go skompromitować. Ale nasz serwer MySQL znajduje się na innej maszynie. Tutaj powiedzmy jest puszczona skrętka 1 gigabitowa. I takich żądań mamy tysiące. Mamy jeszcze zupełnie inny serwer, tu też jeszcze inny serwer. One wszystkie korzystają z jednego. Tylko i wyłącznie z powodu, który spowodował przeciążenie sieci, wszystkie pozostałe serwery są odłączone. Nie mają dostępu do bazy danych tylko i wyłącznie dlatego, że przesłaliśmy coś więcej niż musieliśmy. MD5 czy jakieś inne haszowanie możemy wykonać po stronie klienta. Puszczamy samego hasza, tych haszy w ciągu danego kwantu czasu zmieści się więcej. A w przypadku, jak leci ciąg, powiedzmy 32 kilobajty? To jest różnica kilku rzędów wielkości. 32 kilobajty, 32 bajty. O, zasłoniłem. Teraz po stronie serwera.
Czym grozi dla serwera nieodpowiednie zaprojektowanie aplikacji albo jego skonfigurowanie? SQL Injection. Kto zna ten obrazek? Komuś się udało tak przechytrzyć fotoradar? No już myślałem. Dużo mam po drodze. To właściwie powinna być formalność, bo tego typu atak jest piętnowany zawsze, jak się pojawi ryzyko jego użycia w danym kodzie. Na forum dość często wątek dotyczący SQL Injection jest odświeżany. Średnio raz na miesiąc jakaś owieczka się znajdzie, której nie chce się przeczytać całego wątku od początku do końca, mimo że zostało to już rozklepane na 10 tysięcy możliwych sposobów. Ale znajdzie się owieczka, która wstawi get, nazwę i nasza baza danych idzie do dev-nula. Public HTML. Kolejna z kwestii, która przez początkujących programistów jest zaniedbywana. Mianowicie wszystkie pliki, do których użytkownik powinien mieć dostęp, powinny być public HTML i nic więcej. Żadna konfiguracja, żadne kontrolery, żadne helpery, komponenty. Wszystko to powinno być wydzielone poza katalogiem publicznym. Dlaczego to jest takie ważne? No, ktoś powie, że można przez HT Access. Okej, pojawi się jakiś problem, że HT Access zniknie. Co wtedy się stanie? Wszystkie pliki są dostępne. Okej, można je przeparsować i to nic nie da, bo wywali jakiś błąd, że klasy brakuje. Na pewno? Czy na pewno was stać na to, żeby otworzyć kolejną dziurę, która nie jest taka trudna do załatania w architekturze aplikacji? Nawet jeśli nie ma dostępu do konfiguracji serwera, warto użyć tego HT Accessa i skorzystać z konstrukcji, jakich używamy w najpopularniejszych frameworkach, czyli wydzielenie rewrite'em do osobnego podkatalogu. Lepsze jest kiepskie zabezpieczenie niż jego brak. Wspólny TMP. To jest bolączka w przypadku hostingów współdzielonych, zwłaszcza źle skonfigurowanych. Załóżmy, że na jednym serwerze działa kilka skryptów, które służą w stylu wielkich, dużych zabijaczy czasu w stylu serwisu na K, na D i na W. Wszyscy mogą sobie wysłać jakiś tam obrazek. Zawartość wysłanych plików trafia do wspólnego tempa. Nie zdarzy się żartowni, ma jakąś tam malutką stronę, w kronie sobie odpala zadanie, które hasa po katalogu TMP. Patrzy, jest nowy zaplodowany plik. Coś go znajdzie, a wstawimy sobie zdjęcie świnki chrumkającej. I co wtedy? Na serwisie na D, zamiast pojawić się odpowiedni obrazek z podpisem, pojawi się świnia. Świński do... Dalej, wspólny katalog na sesję. To jest również podobnego kalibru mankament, jak i w przypadku wspólnego katalogu tymczasowego. Mianowicie w domyślnej konfiguracji, w domyślnym przypadku użycia, sesje są zapisywane na kształt czegoś, co się nazywa sterylizowaną tablicą. Nie jest do końca to samo, ale też można komuś coś wstrzyknąć do sesji. Pomijam przypadki, których uprawnienia przez administratora zostały dobrze ustawione na poziomie demona, ale jeśli jest ta sama grupa, teraz użytkownik, przepraszam. Deformacja treści. Też błąd, można powiedzieć, damski, jak to mawia jeden z moich prowadzących. Mianowicie błąd, na który można się dość często natknąć w przypadku początkujących. Wystarczy jeden komentarz, który ma 200, czy 400, czy kilka tysięcy znaków w jednej linii bez załamania. Co się dzieje z dolnym paskiem przewijania? Dąży do nieskończoności. Cross-Session Request for Jerry. Na czym polega w skrócie ten atak? Mamy link do skasowania konta. Ktoś źle zaprojektował serwis. Można usunąć konto po getcie. Wrzucamy to w skracarkę linków. Wrzucamy jakiemuś znajomemu. Co się z jego kontem dzieje? Jego nie było. Nie było, no. Też ląduje ze światy tam, gdzie Jobs ostatnio. Też mi go szkoda, bo naprawdę był bardzo inspirujący człowiek. Skracarki linków. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest dodatkowe ryzyko. Na Blipie swego czasu funkcjonował dowcip, w którym ktoś wrzucał link do wylogowania w status, który został skracany. Ktoś klikał sobie w komunikatorze, ktoś klikał sobie w przeglądarce. Czemu mnie wylogowało? Brak jakiegokolwiek sprawdzania
które pozwoli zweryfikować to, czy żądanie zostało wykonane przez uwierzytelnionego użytkownika, który ma do tego dostęp, czy też ktoś inny podrzucił mu żądanie. Cross-site scripting. Atak, który ma na celu wstrzyknięcie obcego kodu. Dlaczego to jest szkodliwe? Pytanie do Państwa, do Was, do każdej z Was, każdego z Was. Dlaczego ten atak może być szkodliwy? Kto ma mikrofon? Podajcie koledze. Rano jest wcześniej, nieprzyzwoita pora, niech nie nadwyręża strun. Znaczy, najprościej przy XSS-ie można przejąć ciasteczko sesyjne, czyli można wtedy de facto przejąć sesję użytkownika i robić wszystko na jego uprawnieniach. Tak, zgadza się. To właśnie miałem na myśli. Jak to jest możliwe? Ktoś pomyśli, że Ajaxem. Nie. Między domenami się nie da. Ale dlaczego by nie wyświetlić obrazka, który zawiera identyfikator sesji w ciągu query string? Można? Ja słyszałem o takich przypadkach, że niektórzy całe ankiety projektowali w czymś takim, bo udostępniali serwis hostujący systemy ankiet. Można całe formularze w ten sposób przesłać, tak naprawdę do bodajże 1 kilobajta danych. Jeszcze pokażę Wam jeden ze skryptów, na który się natknąłem zupełnie przypadkiem. I to jest do tematu właśnie XSS oraz RFI. To jest plik definicji pewnego skanera, słucham? Większe, zaraz, sekundę. O, lepiej widać? Znacznie. To bardzo dobrze. Ten plik zawiera ponad 20 tysięcy definicji popularnych skryptów, które są wykorzystywane w sieci w przypadku programistów PHP. Właściwie można powiedzieć, że 80% popularnie wykorzystywanych aplikacji e-commerce, CMS-ów zostało tutaj uwzględnionych. Na czym polega praca tego skanera i tego pliku definicji? Sprawdzane są dodane strony do jakiejś tam bazy, którą trzeba sprawdzić. Powiedzmy, ktoś sobie robi spam farmy dla linków, no ale nie wie, jak tych dziur poszukać. Skryptów jest dziesiątki tysięcy, jak je wyłapać? Jest zapuszczany taki automat, który sprawdza, czy w tytule bądź w adresie jest odpowiedni ciąg znaków i przypuszcza przez żądanie jakiś plik, który zostaje zainkludowany w przypadku złej konfiguracji serwera. A dlaczego przed RFI trzeba się bronić? To jest jeden z najlepiej napisanych koni trojańskich przeznaczonych dla PHP, jakie miałem okazję w życiu zobaczyć. Dlaczego on jest taki według mnie paskudny i zasługuje na naszą uwagę? Ponieważ sprawdza każdy możliwy z aspektów serwera, który może zaatakować. Tutaj jest klasycznie, oczywiście panel administracyjny dla użytkownika. Sprawdzane są wszystkie możliwe drogi, którymi możemy przejść. Wysyłanie maila, dumpowanie bazy danych, niezależnie od engine'a. Nawet Oracle się nie ustrzegł przed tym, że można było na czysto, bez jakiejś osobnej biblioteki, zgrać zawartość bazy. Ale co jest najlepsze, co gdzieś widziałem, sekundę, bo nie pamiętam dokładnie linijki. O. To jest kod źródłowy exploita napisanego w C, który ma za zadanie nasłuchiwać na zadanym porcie. Testowane są wszystkie platformy, na jakich może działać PHP, wywoływany kompilator i sprawdzany, czy na liście procesów znajduje się ten backdoor. Już nie potrzebujemy PHP. Ktoś pomyśli, że już mamy załataną całą aplikację. Nie. Działa jeszcze proces, który na pierwszy rzut oka można przeoczyć. Nie ma jakiejś specyficznej nazwy, tych procesów w Unixie jest dość wiele, a jeśli administrator ich nie monitoruje na bieżąco, to jest problem. A tak naprawdę to jest dziura, którą zdalny atakujący może zrobić z naszym serwerem praktycznie wszystko, w zależności od uprawnień użytkownika, na którym został uruchomiony. Trojan na nazwy nie pamiętam, z powodów naukowych ich nie podam, jej nie podam. To gdzieś się przybłąkało na serwerze serwisu, w którym działa stara wersja TinyMC i konektor do obrazków. No i niestety zainkludował się pod nazwą pewnej modelki.php
i na szczęście nie zdążył wyrządzić większych szkód. Clickjacking. Ile z was korzysta z Facebooka? A właściwie ile nie korzysta? Okej. Dobra, a teraz na serio. Kto nie korzysta z Facebooka? Oj tam. Clickjacking. A z korzystających, czy wylogowujecie się za każdym razem, jak skończycie pisać posta? No, Facebook wręcz zachęca do tego, żeby tego nie robić. No właśnie. Na ilu stronach widzicie likeboxa? Na wielu. Praktycznie każda z tych stron pozwala na polubienie jakiegoś materiału. No załóżmy, jest jakaś strona, która służy tylko i wyłącznie do tego, żeby łapać fanów, do lajkujących fanpage'y, żeby później je opchnąć na Allegro za jakieś śmieszne pieniądze. 10 tysięcy fanów, fanpage 10 tysięcy fanów za 100 zł. Tych ogłoszeń jest multum. W jaki sposób ich pozyskać? Wykorzystać któryś z poprzednich ataków, dokleić likeboxa, ustawić mu opacity na zero. Jakiś link, z którego użytkownik na pewno skorzysta, ramkę pływającą dokładnie nad ustawić, ustawić mu przezroczystość na zero. Co się stanie? Użytkownik kliknie. Ale guzik nie działa, zamknie stronę. Tak naprawdę polubił stronę rosyjską z pewnymi zdjęciami, bardziej w kolorystyce takiej skóropodobnej. Ktoś jest szanującym się biznesmenem? XXX lubi XXX. Czy to mu będzie na rękę? Wątpię. Skóry są w różnych kolorach. Dobra, wszystkie kolory skóropodobne. Złego wyrazu, że. Man in the middle. Moim zdaniem jeden z ciekawszych ataków, na który już wskazałem na samym początku mojej prezentacji, mianowicie niewidoczne, pasywne podsłuchiwanie ruchu sieciowego. Mieliśmy przeprowadzić jeszcze warsztat, ale niestety nie udało mi się na routerze uruchomić TCP dumpa. Mianowicie, dlaczego w mieszkaniach studenckich stoją zawsze routery? Żeby było wygodniej. Kto je stawia? Ktoś zazwyczaj nieobeznany. A jak trafi się ktoś, kto jest obeznany nieco w sieciach, ma postawionego jeszcze shella na tym routerze, wpadł na pomysł, żeby skompilować OpenWRT z TCP dumpem, skopiuje binarkę na ten router, podstawi sobie dysk USB pod sam router, podepnie, nasłuchuje ruch. I w tym ataku, w jego obronie, najważniejsze jest wykorzystywanie SSL-a w naszych aplikacjach. Może ktoś powie, że a to moc serwera. Dygresując, jest podejście teraz takie, że a dołożymy kostkę RAMu, będzie fajnie. Niestety za często się z tym spotkałem, musiałem o tym napomknąć. Man in the middle. Dlaczego nie warto nie stosować SSL-a? Też posłużę się już ciasnym schematem. To jest powiedzmy mieszkanie studenckie. Siedzi nasza koleżanka. Kilka lat temu na największym serwisie integrującym klasy w Polsce. Jeszcze nie ma logowania przez SSL. Tutaj jeszcze jakiś inny serwis. Tu jeszcze też jakiś inny, na przykład strona roku, strona wydziału, jakieś forum, uczą się do kolokwium. Tu jest router i siedzi nasz jakiś ludzik z laptopem w garści, z gruszką, żeby nie było gruszka. Jest serwer. No to in the middle to ma kondensator, niech będzie. I teraz co robi? Na routerze zapuszcza TCP dumpa z odpowiednim filtrowaniem pakietów. Każdy pakiet internetowy, który przechodzi do serwera www, tak naprawdę jest pakietem TCP. Mam nadzieję, że większość z was wie, na czym polega tego typu transmisja i model ISOC nie jest nikomu obcy. W każdym razie, nieważne na poziomie której warstwy będziemy podsłuchiwać, TCP dump działa akurat w tych wyższych warstwach. Mamy możliwość podsłuchania prawie całej transmisji, która nie jest zaszyfrowana. A wyciągnięcie loginu i hasła z formularza to bajka. Protokół HTTP działa na zasadzie tekstowej. Wszystko jest przesyłane czystym tekstem do momentu wysyłania plików czy samej transmisji mediów statycznych. Sprawdzamy, czy ramka jest typu push. Jest kilka rodzajów tego typu pakietów. I wtedy możemy automatycznie odfiltrować 1% interesujących nas pakietów w porównaniu z kilkunastoma gigabajtami, które przemykają przez powiedzmy jakieś serwisy z gryzoniami w logo. To było tyle z użytkownika, teraz pora na administratora.
Tak. Są administratorzy na sali? Są, na pewno. Tablica jest files. Pytanie pierwsze. W jaki sposób filtrujecie zawartość plików, które przybywają od użytkownika? I to będzie też ankieta. Poprosiłbym jakąś dobrą duszyczkę, która by z mikrofonem przeszła po tylnej części sali. O, widzę, że muszę sam. Może się z tej strony po prostu przejść, będzie mi wygodniej. Jak masz na imię? Tomek. Piszesz aplikację? Piszę. No, to pytanie retoryczne. W jaki sposób filtrujesz przychodzące pliki od użytkownika? Po typach i po rozmiarach. Okej, okay, jak filtrujesz typy? Po mniejszych. Pochodzące od użytkownika czy od serwera? Od serwera. W jaki sposób? Znaczy nie, od użytkownika, w tablicy files. Okej, okay. A co w przypadku, jeśli ktoś wykorzysta curla i podrzuci nagłówek do tego pliku? No to się sprawdza. No właśnie. Jakie inne sposoby znacie na filtrowanie? Jak masz na imię? Ada. Ada? Tak. Dobrze. W jaki sposób filtrujesz pliki, które się już nie pojawiły, jeszcze się nie pojawiły? No, po rozszerzeniu przede wszystkim. Co? Po rozszerzeniu. A jak ktoś używa Linux? No chwileczkę. Tak. Po rozszerzeniu. Dobrze. Mamy trzy rodzaje, z którymi możemy sprawdzić, w jaki sposób są nasze pliki sprawdzane. Oni piszą. No to oni piszą. W jaki sposób filtrujesz pliki przychodzące od użytkownika? My sprawdzamy w taki sposób, że sprawdzamy mime samego pliku z mimem, który podawany jest przez użytkownika w tablicy. Jeżeli są nie są zgodne, to mówimy na razie. W porządku. W ten sposób się jeszcze nie pojawił. A czy sprawdzacie, czy przy prawidłowym mime jest mimo wszystko taka zawartość pliku, jaka was interesuje? Zdarza się czasami tak, że przy niesprzyjających warunkach katalog na pliki wysłane przez użytkownika znajduje się w publicznym. Konfiguracja serwera PHP działające po pas CGI. Tak jest w dokumentacji wprost powiedziane, że interpreter nie sprawdza, jakiego rozszerzenia jakiego rozszerzenia plik jest do zinterpretowania. Bardzo prosta funkcja. Ktoś wysyła JPEGa, komentarze typu EXIF. Można tam wrzucić naprawdę dużo tekstu. Znajdzie się tam blok otwierający i kawałek kodu. Co zrobi interpreter? Właśnie. Dlatego oprócz samego sprawdzenia typu MIME, samego sprawdzenia rozszerzenia rozmiaru, czy to jest obrazek, sprawdzajmy też pliki pochodzące od użytkownika na obecność kodu. Albo chociaż samego bloku otwierającego. Dzięki temu nie narazimy się na atak RFI czy jakiś inny gorszy, który potrafi zdestabilizować nasz serwis. Skrypt Simple Machines Forum w którejś wersji był bardzo podatny na ten atak i przeprowadziłem trochę dyskusji, dlaczego coś takiego zadziałało. Udało się ustalić, że to działa tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest źle skonfigurowany serwer, który czyta skrypty ze wszystkich plików albo jest on niepoprawnie wykonywany. Aha. Zależy jeszcze, w jaki sposób przetwarzasz ten obrazek, ponieważ niektóre z pakietów przetwarzających obrazy zachowują informacje w EXIF-ach. I to jest wadą. W ImageMagick można hurtem wyrzucić wszystkie komentarze z EXIF-ów. Można cały katalog puścić i zostanie on wyczyszczony. Tak naprawdę EXIF-y przydaje się tylko w jednej sytuacji takiej sensownej. Czas zrobienia zdjęcia i jego orientacja. Czy aparat ktoś trzymał poziomo, czy pionowo. Wtedy ta informacja jest przydatna, bo obrazek nie jest skalowany stratnie, tylko odpowiednio obracany. Jeszcze geotagowanie. Geotagowanie to już swoją drogą, ale nie wszyscy mają iPhony. Interfejsy. Co się pod tym kryje? Programistyczne? Nie, mówiłem o administratorach. Mianowicie nasłuchiwanie na odpowiednich interfejsach sieciowych. Jest postawiony VPN, nasłuchuje na wszystkich interfejsach. No ten VPN działa, jakby nie działał. Z prostego powodu. Na interfejsie publicznym jest postawiony na przykład intranet, który zarządza płacami dla pracowników. Już jest mało wesoła sytuacja. Administrator? Nie wiem, może przeżyje, jak się to wszystko wyjdzie na jaw.
RBL. Dlaczego też trzeba ograniczać liczbę wysyłanych maili z danego IP-ka? Wylądujemy na listach, z których korzystają aktywnie filtry antyspamowe. Zamiast listy docierać, będą albo ginąć po drodze, albo zostaną odbite z nagłówkiem, że spam, albo jeszcze w jakiś inny sposób się to wszystko zachowa. Łącznie z takimi konsekwencjami, że przyjdzie do nas pismo, wzywamy do zaprzestania, inaczej to, to, to i to. I później kwota, która spowoduje wow, nie jest zbyt ciekawe. Dlatego kolejkujmy, ograniczajmy, wysyłajmy to, co trzeba. Ewentualnie rozsyłkę mailingów zlecajmy SMTP Relay. Niech zajmują się tym odpowiednie sieci i odpowiedni ludzie, którzy mają naprawdę wiedzę. Bo niestety nie ma jasno opisanych reguł, a jest dość łatwo przejąć. Fail to ban. Pisząc instrukcję do laboratorium systemów operacyjnych na FreeBSD, no to będą moje ulubione systemy, natknąłem się na taki pakiet zwany fail to ban. Na czym jego działanie polega? Pozwala na wycinanie na poziomie firewalla konkretnego adresu IP pod zdefiniowanymi przez nas warunkami. Jego działanie opiera się na tym, że analizowany jest log tekstowy pod kątem wystąpienia ustalonego wzorca. Na przykład mamy postawiony daemon SSHD, który musimy mimo wszystko udostępniać publicznie, ale chcemy się uchronić przed DDoS-em, czy jakimś brute force'em. Jakikolwiek atak, który ma na celu zdobycie nieuprawnionego dostępu do serwera. Ten pakiet pozwala nam po trzech nieudanych próbach zalogowania wyciąć cały ruch na firewallu. Ale nie tylko SSHD. Każdy plik tekstowy, do którego jesteśmy w stanie zapisać, możemy też przetworzyć w fail to ban. Fajne rozwiązanie? Moim zdaniem bardzo fajne, gdyż nie angażujemy ani HTTPD, ani interpretera, ani żadnych dodatkowych filtrów w to, żeby przetwarzać żądanie, którego nie powinno tak naprawdę być na naszym serwerze. Port knock. Kto puka do portów? Rzadko ci, którzy powinni. Wyjaśnię pokrótce, na czym to polega. Mamy jakiś port, jakąś usługę, z której korzystamy jedynie sporadycznie do celów administracyjnych. Mimo wszystko musimy wystawić ten port publicznie. W jaki sposób zwiększyć jego bezpieczeństwo? Za pomocą odpowiedniej kombinacji portów tworzymy hasło, które otwiera ten port na firewallu. Na przykład do dostępu do SSH musimy najpierw zapukać, czyli albo wysłać odpowiedni ciąg znaków, albo po prostu otworzyć port, na przykład 3100, 4029, 5008. Taka kombinacja portów sprawi, że reguła z firewalla, która zablokuje dostęp do usługi, zostanie wycięta. I przez daną chwilę możemy korzystać w wygodny sposób z naszego demona. Skończymy pracę, wywołujemy odpowiednie polecenie, dostęp do SSH jest już zdjęty. Jailowanie procesów. Ostatnio modne pojęcie, jakim jest wirtualizacja, zdobywa strzechy, także nasze prywatne komputery, komórki też w ostatnim czasie, z tego co słyszałem. Na czym polega jailowanie? To jest wydzielone środowisko w ramach serwera, które nie pozwala na wydostanie się do wyższej struktury katalogowej. Na przykład mamy katalog domowy przeznaczony na stronę i tam więzimy proces interpretera. Umieszczamy mu wszystkie niezbędne binarki, biblioteki, on sobie tam siedzi. Nie ma możliwości zajrzenia na przykład do pliku z hasłami. Możemy również ograniczyć odpowiednio zasoby, wykorzystanie procesora, pamięci. Możliwości jest naprawdę wiele. Są systemy, które już na poziomie kernela coś takiego implementują. Wystarczy uaktywnić odpowiednią opcję przy jego kompilacji. FreeBSD ma coś takiego out of the box. Wystarczy zainstalować dwa narzędzia do zarządzania. Chyba że ktoś woli edytować ręcznie pliki konfiguracyjne. Tak, pytanie się pojawiło. Podajcie mikrofon, żeby nie musiał strun głosowych nawiązać, bo to była długa, ciężka noc. W temacie wirtualizacji. Jailowanie jest bardzo fajne, też lubię FreeBSD, jaile są fajne, natomiast teraz problem polega na tym, że jest takie wielkie wejście, wszystko musi być zwirtualizowane. Problem polega na tym, nie wiem czy wiecie, że z wirtualnej maszyny można się wydostać na hosta. Wystarczy po prostu zhakować wirtualną maszynę i można wyjść na hosta. I takie przypadki już były, na różnych konferencjach pokazywano, między innymi Polacy pokazywali, w jaki sposób można uciec z wirtualnej maszyny na wyższy poziom, czyli na
hosta, więc to jest też złudne bezpieczeństwo. Złudne bezpieczeństwo, ale jak już wcześniej powiedziałem, lepsze jest kiepskie zabezpieczenie niż jego brak. A tu bardziej moim zdaniem w takiej stricte wirtualizacji chodzi o to, żeby można było wygodnie kontami żonglować. Znaczy to jest owszem wygodne, natomiast stosowanie wirtualizacji tam, gdzie powinna być fizyczna separacja maszyn, to jest po prostu złudne bezpieczeństwo. Cóż, są administratorzy i administratorzy. Sami na pewno sobie zdajecie z tego sprawę. Limitowanie zasobów. Tak jak już powiedziałem wcześniej, to może chłopaki, nie wiem, czy zgodziliby się chłopaki z Mentaxu opowiedzieć o tej historii, czym grozi limitowanie zasobów. Zgadza się? Podajcie mikrofon do przodu, bo fajna rozmowa się w nocy wywiązała i myślę, że oni tutaj najlepiej się wypowiedzą na ten temat. Jest chyba włączony, okej. Była taka sytuacja, że mieliśmy taki problem przy wyciąganiu zasobów z bazy danych, że jeden z naszych programistów selem skrótu zrobił sobie taką konstrukcję select gwiazdka, left join gwiazdka. Spowodowało to mniej więcej to, że główna tablica miała co prawda 40 rekordów, ale jedna z joinowanych miała 160 tysięcy rekordów. I było powodem taki, że żeby wyciągnąć 15 rekordów, po prostu było wyciąganie masy zasobów, masy przeszukiwania. Spowodowało to tak, że wchodziło klientów, powiedzmy 10 o godzinie 10:00, po prostu wchodzili do pracy, logowali się i cała maszyna nasza, jedna z produkcyjnych, po prostu siadała, bo nie była w stanie po prostu tego wszystkiego wykonać. To jest jeden z przypadków. Drugi przypadek. Mikrofon. Raz, że się nie mógł zalogować, odmowa dostępu do usługi. Drugi raz, ten atak, czy nawet nieumyślne działanie, może spowodować przepełnienie stosu i wstrzyknięcie obcego kodu. To jest właściwie większe zagrożenie niż pad samego serwera. Jedziemy dalej. To był administrator i znowu nudna teoria. I najbardziej kontrowersyjne tematy. Mam nadzieję, że wyjdę stąd cało. Haszowanie, hasza? Hasz. To były chyba maki. Marihuana. O, wiem, ktoś używa. Dlaczego haszowanie to temat tak kontrowersyjny? Powiedziałem już wcześniej o przesyłaniu pełnej zawartości do serwera bazodanowego. Dlaczego to nie ma sensu, również powiedziałem. Ale niektórzy wpadają na wprost genialny pomysł, żeby zwiększając pozornie bezpieczeństwo, zahaszować jeszcze raz hasza. Wiem, że to jest śmieszne, dla mnie też jest śmieszne, ale czasami wręcz ręce opadają i mam chęć wyrzucić klawiaturę przez okno. To już jest mało zabawne, że trzeba po raz enty nawracać tą samą owieczkę, mimo że już zostało powiedziane na ten temat tyle, ile pan Tadeusz liczy stron. Dlaczego haszowanie hasza jest złe? Mamy piękny las, idziemy po lesie z dziewczyną, z facetem. Zależy jeszcze kto. I mamy sobie pamiętnik, na którym piszemy: widzę piękny las, w którym rosną piękne skrzypy. Tak, w lesie skrzypy, ale są fajne lisy. Jeden chciał mnie pozdrać, ale mu się nie udało. Jego dziewczyna pisze w zupełnie inny sposób, ale też pisze: piękny las, wszystko takie kolorowe, opisuje każdy najmniejszy detal z każdym szczegółem. Ale tak się składa, że te opowiadania trafiają do gazety, do jakiejś, z której korzystają maturzyści, praca domowa, opisz las w wybrany przez ciebie sposób. A jakby to całe pisać, kurde, za długo, przepisywać ręcznie, no, pójdę sobie w Quake'a pograć. Więc piszę streszczenie. Z jednego streszczenie, z drugiego. Część szczegółów ucieka. Ale w dalszym ciągu można rozpoznać, że to było streszczenie pisane na podstawie eseju mężczyzny i na podstawie eseju kobiety. Ale są w szkole, no daj odpisać. Też no, przerwa jest krótka, przydałoby się cokolwiek mieć, żeby kosy nie dostać, albo dwój, zależy kto w jakiej szkole jest. I też pisze streszczenie i się okazuje, że dwie osoby, które przypisywały jedno z drugiego, drugie z pierwszego, mają bardzo podobne opowiadania, mimo że pisały z dwóch różnych źródeł. Do czego zmierzam? Przy każdym streszczeniu, a jakim na pewno jest haszowanie, znika część szczegółów.
owszem, my jesteśmy w stanie napisać, że to napisał ten ktoś, a to jest też inny ktoś. O. Oh. Cyk, cyk, cyk. To już będzie końcówka, postaram się sprężyć. Mimo wszystko jest zbyt duże ryzyko natknięcia się na dwa takie same ciągi. Spada po prostu prawdopodobieństwo, że będzie ciąg unikalny. I idąc dalej, saltowanie haseł. Temat na pewno znany, w skrócie. Chodzi o dopisywanie unikalnego ciągu znaków, który uniemożliwi wykorzystanie tęczowych tablic, czyli tablic przy większości możliwych skrótów funkcji haszujących w celu znalezienia kolizji hasła. Saltowanie uniemożliwia, inaczej, nie uniemożliwia, tylko zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania oryginalnego ciągu. Użytkownik logujący się w połączeniu z jego własnym saltem uzyska autoryzację, ponieważ reguły saltujące są takie same, ale powiedzmy baza danych wycieka i ktoś puszcza na nich tęczowe tablice. Pół biedy, jeśli każdy z użytkowników używa tego w każdym serwisie innego hasła, ale jeśli wszędzie tego samego, bez saltowania wszystkie jego usługi leżą, schowa się w kącie, skula kolana, o nie moja poczta, o nie mój Facebook. Saltowanie hasła zmniejsza takie prawdopodobieństwo, bo hasło będzie się nawet jednym znakiem różnić. O, nie ten guzik. Autoryzacja po stronie klienta. To się wiąże mocno z poprzednim poruszanym przeze mnie zagadnieniem, ale gdzieś czytałem ostatnio o koncepcji, żeby generować hasze haseł po stronie JavaScriptu. Okej, ale coś takiego może zrobić również atakujący. Jakieś saltowanie zrobić? Też wie, na podstawie jakich danych saltujecie. To już nie jest bardzo fajne, bo puszcza curla, spufuje nagłówki i może nawalać tych zapytań dużo więcej, nawet się nie zastanawiając, czy powiedzmy będzie jakaś kolizja. On po prostu to hasło praktycznie już zna. Jeśli oczywiście nie limitujemy liczby żądań. Procedury bezpieczeństwa. No o tym właściwie powinienem wspomnieć tylko ze względów formalnych. Napiszcie sobie na kartkach, co zrobicie w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś popularnego ataku. Zawsze w przypadku takowego działa czynnik stresu, który odbiera nam możliwość racjonalnego myślenia. Mając wypisane po kolei instrukcje na kartce, tak naprawdę wykonujecie już przećwiczony scenariusz, który pozwoli wam uzyskanie działającego serwisu albo odzyskanie jak największej jego ilości. Audyty. Bardzo prosty audyt. Kodujecie we dwójkę. Jeden coś pisze, drugi sprawdza. To też jest pewnego rodzaju audyt. Już pomijam audyty za kilkadziesiąt tysięcy złotych, których wyniki kończą się na dwóch stronach i napisane, że coś do celów debugowania zostało tylko włączone. A cała aplikacja okazała się czysta. Ale nawet najmniejszy audyt. Nawet jak posadzicie kogoś z księgowości i zobaczy, że coś mu nie pasuje, patrzy, procedura logowania jakoś dziwnie wygląda. To już jest pomysł. Steve Jobs podczas projektowania iPoda pomysł na kółko zaczerpnął tylko i wyłącznie dzięki temu, że księgowy przyszedł i powiedział: a, chciałbym sobie pomacać. I tak zostało kółko. Każdy teraz to kółko rozpoznaje. Jest wygodne? Na pewno jest. Miałem okazję używać, także dwie lewe ręce. To nie do pracy. To są po prostu, można tak powiedzieć, że to są testerzy zaczerpnięci z ulicy. Czy nawet wsadzacie osobę nieobeznaną technicznie z aplikacją, niech sobie poklika. Programista tak naprawdę zna już mniej więcej swoją aplikację i nie jest w stanie wychwycić pewnych błędów, które mogą wyjść w praniu. A użytkownik czasami kliknie coś za dużo razy, wciśnie F5 dwa razy, cała aplikacja się sypie. W życiu byśmy nie wpadli na coś takiego, a taka osoba to jest prawdopodobnie użytkownik, który będzie korzystać z naszej aplikacji na co dzień. Oddzielenie produkcji od deva. To jest grzech główny. Na serwerze produkcyjnym nie powinno być w żadnym wypadku plików, repozytorium, serwerów do testów. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Pewien duży serwis polski, będący klonem Diga, coś takiego niestety zaniedbał i była później afera z hasłami. Niestety, tym grozi brak oddzielenia produkcji od deva. Tak. I można powiedzieć, że to jest już koniec mojej prezentacji. To wszystko, co wam powiedziałem, zapomnijcie. Nie.
Ale kiedyś w starych wersjach no, gdzieś się dało. Już dawno próbowałem, bo teraz się boję. Nie, no możesz spróbować, ale to nie jest przykład. Dobrze. Teraz tak. Czy są jakieś pytania? Wasze pytania tam wędrują. Nie, żartuję oczywiście. Teraz mamy jeszcze kilka minut. Słucham Państwa Waszych pytań. Możesz to spróbować bez prawa ruta i też zobaczysz. Pytania, pytania. Kto ma mikrofon, może zacznie od pytań. Chyba takowych nie widzę. O, mikrofon podaj proszę. Tak praktycznie, ten skrypt, który pokazałeś pod nazwą Rebeka, można go gdzieś dostać, żeby sobie sprawdzić? Już było takie pytanie. Gdzieś na pewno znajdziesz, albo najprościej by było chyba postawić jakiś serwis na bardzo starym skrypcie. On się kiedyś przebłąka. O, był tam w regułach. Jeden był kiedyś. Jeszcze jakieś pytania? Jak ktoś się boi, jeszcze przez najbliższe pół godziny będę do dyspozycji. Później niestety muszę już opuścić naszą konferencję. Z wielkim żalem, ale powody rodzinne. Rodzice obchodzą 25. rocznicę, więc prosiłbym brawa dla nich. I dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia za rok na pewno.